Może za sprawą tych wszystkich nerfów, które padły akurat na tą postać, nie było za bardzo możliwości, ale teraz, w takiej kompozycji, w takiej grze, może się wszystko. Znam się, że będzie invade! Trafi temu wszystkiemu przewodzi, leci do przodu, namierzy swojego pierwszego oponenta. Bone Skewer trafiony, Koktrol w gigantycznych tarapatach. Trzyma flesza do samego końca, natomiast pytanie, czy nie za długo? Nie, on się tutaj ze tego wszystkiego utrzyma, to Demontor inkasuje pierwszą krew i formacja Elementalit w odwrocie. Natomiast Ravonno musiał się wycofać fleszem. Serray tak samo nie może kontynuować walki. Demontor z agresywnym błyskiem przez ścianę, ale zabraknie tutaj zasięgu na autoatak. Jest rykoszet! Jest perfekcyjnie wyciągnięte. Gdyby Janek nie skręcił w lewo, no czekaj, to... Czekaj, Koktrol incydent wyłożył się na bullbuffie, a tutaj walka trwa dalej. Demontor goni za kolejnym oponentem. Już dwa fragi na punkcie tego operatora. Letal tempo nabitek. Serray powoduje, że Luler traci flesza. Oraz Serray może to wszystko przypłacić życiem. Dokładnie tak się dzieje. Zostaje wódz. Sam na dwóch. Na dolne lej. Jak on sobie z tym wszystkim poradzi? Wydawać by się mogło, że po prostu wycofa się na minione, ale nie. Trafi, nie da mu tego komfortu. Luler jeszcze dorzuca Inel Flame. Demontor w gigantycznych tarapatach oddaje shutdowna. Może się tak zdarzyć. Wiesz co, jeśli chodzi o obrażenia, wchodzi Vex, bardzo fajnie, pamiętaj, że ona łapie resety z Ultimate'a, wchodzi Nocturne, który oczywiście daje ci, że tak powiem, globalną zasłonę dymną i wchodzimy agresywnie. W tym wszystkim obrażenia powinien przede wszystkim znaleźć trafi. Jeśli on znajdzie kilka resetów w walce drużynowej, sprawa zamknięta, bo on łapie reset, ten się łapie reset, Jakub może wykluczać te trudniejsze cele, a Ravenno pożegna się z życiem na środkowej alei. On... Dalej, 2-1. I jest Kołczan dołożony, ale skupmy się na górnej alejce, bo tutaj pojawia się Ravenno, jest Koktrol, jest Orzecz i oni próbują Jakubsa zdemolować. No Jakub, i to im kolano. Się na 100% uda. Orzecz łapie swoje pierwsze zabójstwo. No fajnie, tylko dwie osobne ścieżki dźwięku musiałoby być. A Jakubs to potrzebuje, ale osobnego summonera chyba, żeby wydostać się z tej sytuacji, ponieważ nic na świecie go już nie uratuje. No, ja się znam trochę na tym lolu. Gubiłem wątek. A miałem coś ciekawego do powiedzenia na temat Michała Białego. Ale nieważne, może powiem coś na temat Trafiego, który zobacz bardzo agresywnie w tym momencie w swojej górnej dżungli. Razem ze swoim dżunglerem, toplanerem, midlanerem, wszyscy lecą na zadymę do lasu! Kto nam tutaj upadnie? Drużyna czerwona, mało punktów zdrowia, Orzecz skasowany, ale tak samo zresztą i Janek. Jakub z bardzo mało punktów zdrowia, pada kolejny łupem, trafi, stara się wycofać. Oczywiście jest niewidzialny i ma regenerację punktów zdrowia, ale czy to wystarczy? No regeneracja odpala się dopiero w tym momencie, kiedy rywale go nie widzą, on jeszcze wciąga Koktrola pod wieżę. Ale czemu? Po co? Trafi! To było absolutnie niepotrzebne. Może... Koktrol już jest twardy, oczywiście. Ten żar bami, żeby po prostu szybciej czyścić creepy w lesie, ale od razu pójdzie pod nasz oraz. Zobacz, Ravenno się dostaje, podpalił. Bardzo blisko, żeby wyciągnąć ten Shiego, ale brakło obrażeń. Trafi, jeszcze nie dysponuje szóstym poziomem. Ravenno przytomnie go ogłuszył, ale to nie wystarczyło. Trafi. No jakby, wiesz... No bo Trafiego zmienili. Dobra, później Nelke, to co nieważne. Janek wchodzi bardzo głęboko. No będą tutaj jakieś obrażenia, Ravenno powinien tutaj bardzo szybko. Ale łapie resety. Serray też upada, trafi, genialne resety, to są dwa trupy dla tego zawodnika. Koktrol utrzymuje się bardzo długo w teamfightzie, wyłącza jednego. Halo, udało się Janka zabić, udało się też poskromić Trafiego i Koktrol będzie próbował lecieć dalej. Jest Orzecz, ale też i dolatuje w końcu do Koktrola i zamyka jego serię. Orzecz też tutaj najprawdopodobniej upadnie i tak się właśnie dzieje. Wie czego chce. Ale elementaliści dorzucają Heralda na środkową alejkę. Ravenno może być w delikatnych tarapatach, bo jest też, jest i Jakobson jeszcze będzie podejmował walkę. Jest paranoja zarzucona od Janka. To nam się przenosi na dolną rzekę. Trafi bardzo mocno obijany Koktrol. Dobry ult w dwie osoby. Janek tutaj powinien upaść. Spokojnie, jest Koktrol, który na początku zaliczył w topę. Wywalił się na swoim blue buffie, a teraz ma 5-2 i nie sposób jest go zabić. Pamiętasz taką sytuację z Bolszakiem i z Fiddlem? Tak, była no. Taka sytuacja. A wiesz, że Dom spokojnej starości wtedy totalnie dominował na samym rdzeliwcie i dominował w playoffach? No tutaj masz podobną sytuację, tyle że Koktrol nie będzie dominował w playoffach. To bardzo podobna sytuacja, jakby nie patrzę. Sadek trochę, ale elementaliści przechodzą środkową alejką w poszukiwaniu Tenshiego. Tutaj może się to zakończyć fragiem, ale Serray nie walnął błyskiem w ścianę. Fleszem. Oj, też i zadaje mu tonę obrażeń. Serray tutaj najprawdopodobniej upadnie, trafi, bardzo dobry ult, ma reset, tylko że nie ma follow-upu, nie ma jak kogokolwiek więcej wyciągnąć. No ale namierzył Orzecza, on namierzył Orzecza czy Orzecz niego? Popatrz, trafiony hook, nie trafiony stun, ale wydawać by się mogło, że
Moment. Timo zgarnie eliminację. No okej, okay, nie ucieknie z tego. Ignite nienawiści. Niemniej jednak trafi tutaj naprawdę, naprawdę fajnie poszukał. Podoba mi się gra tego wspierającego. Chciałbym podkreślić, że całą drugą połowę sezonu formacja Thunderflash grała z Elkertosem. Pojawił się trafi, nagle jakaś zupełnie odmieniona formacja, zupełnie odmieniona drużyna. No tęsi, że ty tego nie trafiłeś, to naprawdę było fatalne. Teraz potencjalnie moglibyście nie mieć możliwości podjazdu pod drugą osobę. Nie możesz złapać niewidki. No okej, okay, ale... Tak jak niewidkę w tym momencie łapie, trafi i zaczyna demolować przeciwników, albo nie, to on jest demolowany, bo Kongstrol ma za dużo obrażeń. Dwa trupy na konto tego zawodnika i Demoncior też dołożył tam kilka bumerangów i elementaliści przechodzą środkową alejką razem z Heraldem. Czekaj, kto inicjował? No, trafi próbował. Bo coś poszło bardzo mocno nie tak, ale... 5000 złota przewagi, te teamfighty wyglądają świetnie, Demoncior może być tutaj wyłapany, ale próba podkrętki, ale trafi, absolutnie, tym razem nie trafi, Demoncior jest docinany na kawałki, ale to w końcu za sprawą potężnego Thunderflash. Zobacz, jak oni daleko lecą, ale Kongstrol wchodzi w dwie osoby, próbuje wyjukować Janka i w sumie na tym się skończy. Nie ma many, tarpaty, kopoty Najmana. Ty, patrz, jeszcze to przeżył, wystarczyło many, co mu jako to, że ale leci, czy jeszcze Kongstrol będzie wlatywał w drugie tempo, jeszcze przycisnął przeciwnika, ale to Xerrey zabezpiecza zabójstwo. Gdy lata double buffem pod twoją wieżę, tak? Przeciwny dżungler do ciebie, no, zdarzają się czasami. Są promocje, jest... fajne są promocje. Tak, to jest promocja tak zwane darmo. Za darmo masz killa i double buffa, natomiast ta sytuacja na bocie może nie być za darmo. Zainwestowane kilka super umiejętności, Jakus ma jeszcze wieżę, ale za bardzo mu nie pomoże. Kongstrol może ją tankować w nieskończoność, za to Demoncior nie jest w stanie wytrzymać natłoku obrażeń ze strony przeciwnego dżunglera oraz supporta. Janek 078. Kto tu jest supportem w drużynie niebieskiej? No jeszcze szczerze tego nie wiem, choć wygląda na to, że Luler na górnej alejce Tenshi zniszczy w końcu wieżę, odebrał nagrodę za cel, ale w międzyczasie dzieje się na środkowej alei. Tutaj orzecz jest pięknie rozstawiony, on jest bezpieczny, nie ma kto go dotknąć. I szczerze, jak chcesz złapać tego Janka, nie za bardzo jest możliwość i pamiętajmy, że Tenshi jest na górnej alejce, Xerrey rozpędza się, zarządzona na Shurelia i... Naprawdę? I tyle, tej przyskrzynić. Słabe użycie zegarka, mega combo i ultimate pajka. Jakby jest, okej, okay, jest możliwość egzekucji, natomiast... Oj, Tenshi. O, Raveno próbuje wchodzić, ale nic z tego więcej nie wyniknie. Pojawia nam się wszystko na Xerreyu. Xerrey dość długo się utrzymuje, ale teraz Kongstrol zostaje sam. Zegarek, i Kongstrol w tym momencie powinien upaść, albo chociaż, żeby drużyna mu pomogła. Jest blisko Demoncior i jest blisko Raveno, ale jest koniec serii. Trafi, udało się. Jest Demoncior bardzo mocno obijany. To jest ten moment, kiedy Thunderflash się odbija. Chociaż czeka, jest orzecz, jest elementalist. Orzecz, który cały czas naciska na rywali. Okej, został przestraszony. Okej, może jego postać zaczęła uciekać, ale ten zawodnik wyzbył się strachu. On leci przed siebie. Tylko no, tutaj jest wybuchowa szyszka, która najprawdopodobniej popsuje jego cały misterny plan. Może dalej grać tę grę. Tylko dalej uważaj na to. Tenshi, 4 przedmioty plus buty, 7-1, widzieliśmy jego obrażenia. Tylko dalej brakuje Thunderflash, follow-upu, wyłapania pojedynczego. Trafi, próbuje pokazać się z dobrej strony, 8-8, ale Kongstrol wchodzi jak do siebie. Xerrey tak samo, Grand Entrance, The Quickness i to jest proste zabójstwo na Tenshim, dostępną swoją super umiejętność. Nawet jej nie będzie musiał używać, ale patrz na tą daleką flankę od Tenshiego. Oj, bardzo daleka, stary, on tutaj minus zjazd na autostradzie, pojechał 20 km dalej, już dopiero w tym momencie trafia, on w ogóle jedzie pod prąd, wychodzi na tego mida z drugiej strony, ale to nieważne, czołówka z jednej, czołówka z drugiej, elementalizm w dużych tarapatach, ale trzeba na pewno? No... Nie, nie, no, nie. No nie. Absolutnie nie. Jakubs jeszcze próbuje na tyłach, ale jest oślepienie. Trafi, on nie ma ulta. Trafimy o recety, nie? Ale i tak udało się zabrać jeszcze jednego przeciwnika do grobu. To jest mały sukces z tego wszystkiego. No bo tak, Kongstrol spasiony, nie do zabicia, 13-3. Po prostu zdominował swoich rywali i elementaliści. Meldują się przed playoffami. To jest jeden z członków sztabu trenerskiego. Witamy serdecznie. Witam, witam.
To może na samym wstępie, z racji tego, że być może niewiele osób z naszej transmisji cię kojarzy, to chciałbym, Kedoi, abyś nam się przedstawił i powiedział, jaką dokładnie pełnisz rolę w drużynie. No to tak, jestem analitykiem w Elementalist i w sumie też pomagam trochę jako coach. Czyli jednocześnie analityk i jednocześnie asystent trenera. A jak panu Pawłowi łączyłem te dwie role, to jakoś się na mnie burzył. Można? Można. Można. Pytanie, skoro pomagasz trenerowi, skoro jesteś analitykiem, wspierasz całą drużynę, na pewno wspierałeś ich w drafcie. Skąd pomysł na taki draft? Wydaje mi się, że coaching staff mógł trochę za bardzo zabalować w weekend i jakoś tak wyszło. A tak naprawdę to chcieliśmy po prostu się trochę pobawić, skoro i tak ten był mecz o nic tak naprawdę. No to był mecz, który niezależnie od wyniku nie dawał ani wam, ani formacji Thunder Flash jakiegoś realnego awansu na pewno do playoffów. No w tym momencie udaje wam się wskoczyć bodaj o jedno oczko wyżej i zająć siódmą lokatę. Nie jest to oczywiście nic, czym specjalnie można by się pochwalić. Natomiast jako drużyna Beniaminek, pojawiająca się po raz pierwszy w drugiej dywizji Ultraligi z wieloma zawodnikami, których nie mieliśmy okazji wcześniej oglądać. Jak oceniacie ten wasz 18-kolejkowy bieg przez drugą dywizję Ultraligi? Powiem szczerze, że oczekiwania na pewno były większe i powinniśmy wejść do tych playoffów, bo wydaje mi się, że poziom też nie był zbyt wysoki, ale za późno tak jakby odnaleźliśmy swój styl gry i myślę, że realnie i tak to jest niezły wynik, patrząc na to, jak graliśmy w tym splicie. Ja myślę, że nie było aż tak źle, bo nie widzę u ciebie tej werwy. Może i rzeczywiście chcielibyście to miejsce playoffowe, ale dostarczyliście bardzo dużo emocji, na pewno dużo uśmiechu na twarzach widzów, tym przede wszystkim ostatnim meczem, no i orzecz, który został wysłany na Timona. To na pewno bardzo duże serduszko dla was, dla całej waszej ekipy. Nie było pytania, więc ja uzupełnię twoją odpowiedź pytaniem. Jakie są plany w tym momencie na off-season? Dlatego, że sezon dla formacji Elementalist się kończy, no nie ma playoffów, trzeba będzie sobie poszukać jakiejś ekstra okazji do grania. Czy to będzie solo kolejka ze strony graczy, czy to będą scrimy drużynowe, czy zawodnicy się rozchodzą, każdy w swoją stronę. Jakie plany ma na siebie formacja Elementalist? Tak szczerze to w tym momencie jeszcze ciężko powiedzieć. Myślę, że to będzie się rozwiązywało w najbliższym czasie. No ja na pewno ze swojej strony będę pracował nad tym, żeby w następnym splicie, nieważne gdzie będę, w jakiej drużynie będę, żeby to wyszło jak najlepiej. No cóż, no trzymamy serdecznie kciuki. Analitycy to są najczęściej ciche myszki, które rozpracowują swoich oponentów. Tutaj formacja Thunder Flash w tym niesamowitym drafcie została rozpracowana, wydawać by się mogło od A do Z. Kedoi, pozostaje mi w tym momencie przekazać po raz ostatni głos. Słuchamy, pozdrowień. No to w takim razie przede wszystkim chciałbym pozdrowić osoby, które mi pomogły w off-sezonie, bo jest parę takich osób, które sprawiły, że jestem tu, gdzie jestem, i to przede wszystkim jest Kasper Moskal. Jemu chciałbym bardzo podziękować. A poza tym pozdrawiam wszystkich widzów, komentatorów, cały mój team, rodzinę i wszystkich kolegów z Discorda, którzy kibicowali mi przez cały sezon. I oczywiście przyłączamy się serdecznie do pozdrowień, bo wsparcie jest bardzo ważne. Czy to ze strony rodziny, kibiców, czy bezpośrednich mentorów, którzy prowadzą nas przez naszą karierę sportową. Oby twoja dopiero się rozpoczynała i nabierała rumieńców. Moi drodzy, z nami był Kedoi, analityk formacji Elementalist, którzy zaliczyli ostatnie zwycięstwo w tym splicie drugiej dywizji Ultraligi. Pozdrawiamy i ciepło żegnamy. Żegnamy również.